Jesteśmy w Czarnobylu, miejscu największej katastrofy w historii energetyki jądrowej. Wszystkich mieszkańców ewakuowano w 1986 roku, jednak do dziś miasto częściowo funkcjonuje. Mieszkają tutaj pracownicy strefy oraz kilku rdzennych mieszkańców. Przyjechaliśmy tu, żeby pomóc samosiołom, czyli ludziom, którzy nigdy nie pogodzili się z przymusową ewakuacją. To jest nasza ósma akcja, którą realizujemy wspólnie od 2017 roku dzięki dobroczynności czytelników strony napromieniowani.pl oraz ludziom, którzy pomagają nam, żebyśmy mogli pomóc my. Spędzimy w strefie zamkniętej 7 dni, które w całości poświęcimy samosiołom zamieszkującym miasto Czarnobyl oraz opuszczone wioski. W starych Sokołach tam jeszcze wertolioty stoją. W Irpieniu takich nie ma. Długo mnie nie było, da? W wyniku skażenia radioaktywnego wysiedlono 96 miejscowości, z czego do dziś funkcjonują zaledwie 4. Jest to wioska Kupowate, w której mieszka 10 osób, wioska Teremcji, zamieszkana również przez 10 osób, oraz wioska Paryszew i miasteczko Poliskę, zamieszkane po jednej osobie. Słowo samosioł oznacza samoosiedleńca, czyli kogoś, kto podjął samodzielną decyzję o nielegalnym powrocie na skażone ziemię. Szacuje się, że wróciło ich około 3000, jednak do dziś zostało tylko kilkudziesięciu. Powody podejmowania takich decyzji były różnorodne, jednak każdy z nich jednoznacznie odpowiada, że tu jest ich dom. Obecnie są tu ludzie w bardzo podeszłym wieku, a najstarszy samosioł ma 96 lat i jest to babuszka Maria Ulianowna Czała z wioski Kupowate. Żyją w bardzo różnych warunkach, niektórzy ze wsparciem rodziny, inni pozostawieni sami sobie. Sklep obwoźny przyjeżdża raz na 4-5 tygodni, a jeśli spadnie dużo śniegu bądź z innych powodów droga będzie nieprzejezdna, to może w ogóle nie przyjechać. Mają częste przerwy w dostawie energii elektrycznej, nie mają bieżącej wody, a pomoc lekarska jest raczej znikoma. Pomoc, jakiej my udzielamy, jest raczej podstawowa, ale niezbędna w opuszczonym świecie. Pomagamy samosiołom regularnie od 6 lat, przywożąc im chleb, ciepłe rzeczy, leki i wszystko to, czego im trzeba. Jednak najcenniejszym, co możemy im dać, jest nasz czas, bo żyjąc w zapomnieniu, z dala od znanej nam rzeczywistości, najbardziej potrzebują obecności drugiego człowieka. Samosioły zwykli mawiać, że nie ma miesiąca bez śmierci, a w ostatnim czasie umarło ich 7. W wieku 84 lat Sofia Oleksijewna Romanowa. Niemówiąca siostra babuszki Hani, która opiekowała się nią przez całe życie. W wieku 82 lat Tatiana Iwaniwna Rajenok, która miała tak dobrą pamięć, że poznawała nas z daleka, nawet jeśli długo nas u niej nie było. W wieku 92 lat Ała Iwanowna Potajczuk, która mieszkała całkowicie sama, mimo że kilka lat wcześniej straciła wzrok. W wieku 85 lat babuszka Julia Zagorodnaja, którą do ostatnich chwil opiekował się jej syn, były likwidator.
W wieku 85 lat Maria Iwanowna Ilenok, która ostatniej zimy swojego życia została zabrana do domu córki. Jednak podkreślała, że chce umrzeć w swojej wiosce. Wróciła wiosną i umarła. W wieku 70 lat Sofia Iwanowna Kowel, która bardzo przeżywała śmierć syna i zaprzyjaźnionej babuszki z tej samej wioski. W wieku 92 lat Leonid Petrowicz Rindziu. Były likwidator, który często powtarzał, że musi pracować, bo jak przestanie, to umrze. I faktycznie, dzień przed śmiercią zdążył jeszcze wykopać wszystkie ziemniaki z ogródka. Mówię, jaka to różnica, czy wierzysz? Nie wierzysz? No, twoja sprawa. Nic mi do tego, ale jak wierzysz, to masz taką siłę. Ja cały czas wierzę i mi ta wiara pomaga. Mówię, wybaczcie, pomodlę się do Boga, a wy róbcie, co chcecie. Dziękujemy Panu. I ja dziękuję Wam. I zdrowia Panu, dziękuję. Ważne, żebyście to Wy byli zdrowi. Wybaczcie mi nieskromność, ale ja już swoje 90 lat przeżyłem. A Wy musicie jeszcze żyć. I ja też niczego na tamten świat nie zabiorę. Jest taka pieśń ukraińska, zapomniałem tytuł, no, że ludzie umierają, ale do trumny nikt nic nie zabiera. Ja też niczego nie zabiorę. Każdego roku samosiołów jest coraz mniej i nieuchronnie zbliżamy się do momentu, kiedy zostanie ostatni człowiek Czarnobyla. A my mamy zamiar przyjeżdżać tutaj i pomagać im tak długo, jak będą żyli i jak długo będą potrzebowali naszej pomocy. Maślaki będziesz albo zielonki. Co? Grzyby. No czy nie będziemy znowu zabierać? Pani proponuje. Nie, nie nada. Nie trzeba niczego, nie nada. Nie, nie bojajcie, bo nam my do każdej chaty zachodzimy, nam coś dają, my każemy nie nada. To jak czy to? Nas wszystko jest. Він богатий, бачите на нього. Як чим більша борода в Польщі, тим богатша людина. Tak. No tak, co wy mówicie? Po 10 gram? Będziecie po 10 gramów? Po 10, tak. A, no, 10, nie 50. O, u nas po 10 nie piją. A skoro po sili, надо pić. Tylko ума nie tracić. Wy извините. I ty już zapuszczasz бороду? Nie. U mnie krótka. A dziewczęta lubią takie? Lubią. Ja też kut. Nie, ja tylko tak. A potem ona rośnie dłuższa, to ja... skracam. No te dziewczęta wszyscy lubią takie borody. No, może laskoczy. No. U niego 20 dziewczat w Polsce. A u Kupowa tam wszyscy babuszki. Mogliście zobaczyć to, co wydarzyło się wśród samosiołów w latach 2021-2022. W tym czasie zorganizowaliśmy aż 3 akcje pomocy samosiołom. 2 zimowe i 1 letnią. W tym czasie udało nam się zorganizować 2 spotkania babuszek w wiosce Kupowate. Udało nam się zorganizować spotkanie babuszek jako pierwszym przyjezdnym do czarnobylskiej strefy zamkniętej. Bardzo obawialiśmy się tego, czy pomysł im się spodoba, ale finalnie okazało się, że nasze obawy były kompletnie bezpodstawne. Babuszki wszystkie bardzo chętnie przyszły, bardzo chętnie w tym uczestniczyły i do wioski wrócił gwar, jak dawniej w czasach funkcjonowania.
Bardzo przyjemnie zaskoczyło nas to, że wszystkie babuszki bardzo poważnie potraktowały nasze zaproszenie. Ubrały się odświętnie, na kolorowo, każda coś nagotowała, jedna pierogi, inna zrobiła świeży dżem. Tymczasem siódmy i ostatni dzień pobytu w czarodziejskiej strefie zamkniętej zmierza ku końcowi i udajemy się w podróż powrotną do domu, do Polski.